Panowie, nie macie jakiegoś długopisiku? Bo będąc tutaj w Poznaniu na wycieczce, w autobusie zrobiliśmy konkurs, kto najwięcej zbierze długopisów. No niestety nie wiem, czy mnie chłopacy poratują, czy nie, ale... teraz będzie się działo! Dobrze, no nie mamy, dałbym z chęcią, ale no nie mam żadnego. Dziękuję. Dzięki. O, wizytówkę, tak. Dzięki. Tam u chłopaków dostaniecie może coś. Cześć, witajcie. Dzisiaj na Polakrze jesteśmy, także tutaj chłopaki jeszcze siema, ze mną. Siema, Bartek. Siema, Izidor. Przyjechaliśmy trochę. Trochę musimy odpocząć, bo powiem wam, że nogi już mnie bolą. Miałem coś tam wcześniej nagrywać, ale odechciało mi się. Jakoś parę osób spotkaliśmy, tak czas zleciał, godzina już mamy. 13 w sumie dopiero. To nie jest jeszcze tak późno. 13 równo, no. Ale tak jakoś nam się wydaje, że ten czas wolno leci, ale jednak jest... No, 13. Ale leci. Leci jakoś, ale tak znośnie. Odpoczęli, zaraz pójdziemy. Jakie stoiska jeszcze do zwiedzenia? New Holanda nie ma, najgorzej. No nie ma, tylko tutaj jest New Holand. Jest jeden tylko, T7-270 w Lupałęże, fajny, ale no tylko jeden. Manitou też słabo, tam za Gromixem tylko. Takie moje, no ulubione, jak wiecie, marki, nie? I nie ma tego. Także idziemy sobie, coś tam ponagrywamy. Miało być ostatnio, poprzednio w samochodzie zaczęte nagranie już z wyjazdu, ale widzicie, byliśmy zajęci i nic z tego nie wyszło. Powrót mam nadzieję, że będzie fajny, nie chłopaki? No jak? Czy nie? Powrót będzie fajny. Epicki. No. Powrót będzie epicki. Epicki, tak. Dobra, lecimy. W każdym razie pod katedrę nigdzie nie jadę cofać. A to do spowiedzi pod katedrę, co to? Jak ja to oglądałem, to mówię, no niesamowite, gdzie on się w te dziury tam pcha? Jak to możliwe? Najlepszych się nie udało nagrać, czasami po nocach gdzieś jak bym nagrał, no. Nerwa gdzieś się wjeżdżało, to no. Było. Ten, żeby ten samochód tam na rogu nie stał na parkingu, to ty byś już tam za pierwszym razem. No, to tak jak potem był odcinek, jak Iwekiem cofałem, to pstrych, no. Na raz poszedł. A weź go to, miałeś ładowarkę. Tak, to mówili, tam było parę osób, Ukraińca bierzemy, cyk. Paletę byś podłożył, podjechałbyś, cofnąłbyś go o dwa parkingi, nawet by się gościu nie... Jakieś nie, tam nie, gumy, folie pod spód, żeby nie porysować. Tak, nic by się nie stało, nic. Dałby radę. Taki agregacik już hamulce ma. Gdzie się ciąga przyczepy bez hamulców, a tutaj już wymogi musi być. Takie wagi, no, to od jakiejś tam wagi, ale patrzcie, że tu jest napieprzone tego wszystkiego. Ja, zaworów tego wszystkiego. Wygodne to jest, ale no do czasu, potem przyjdzie na to czas i nie wiadomo, co z tym będzie. Chodźcie, bo kombajn na polu stoi. Co to jest? Co to się dzieje? Tu się napili. No chodź. Tutaj. Chodź, jakiś ciągnik odpalimy, kiełbaskę usmażymy. Dawaj tu. Kula też jak tego. Robili Arbosa testy, nie? Były te kiełbaski i wszystko. Klima, wszystko. Popatrz. Kupujesz taką maszynę, w New Holandzie wsadzają ci taki fotel. No, oryginał wywalają z Blupowera, masz, oryginał z Samasza. Taki chuj. Nie chcę tego fotela, nie wiem. Wywalał autokomfort. Joysticka by jakoś tam zamontował, no domontuje się, no bo sam kiedyś się przymierzałem do takiej maszyny, nie? Zgodnie. Fajna sprawa, można wszystko założyć. Jakieś odmularki, piły, mulczarki. O, tutaj mamy... To jakiś fres jest chyba do korzeni. Tak. Do korzeni? Dobrze mówię? Tak. No, no, widziałem, takie coś u nas robili. Kiedyś te korzenie zostawały wszystkie, a teraz to bzium, bzium i nie ma. Pompka. Kuziek, grówko. Za New Holanda, żeby chodził, nie? Icyk, Polagra 2020. Napój operatorów. Zaliczono, tak. Tyłem. Nie mam to garażu, bo to jeszcze...
Dobra. Chciałbym pozdrowić tutaj chłopaków z Dino. Ostatnio też na budowie Dino. Byłem rozładowywać maniszką, a to taka niespodzianka. Auto okazuje się, kierowca przyjechał. Na rozładunek wsiadam do kabiny, nic, także pozdrawiam. Nie ma lekko, jestem dobry. No, mani, tu sobie zwiedzamy. Taka ciekawostka, spotkałem tutaj przedstawiciela handlowego, pana Grzegorza, który sprzedawał naszą Manitou, także miło było sobie porozmawiać. Z Agromixu tutaj panowie, nie ma typowo stoiska Manitou, jest tylko takie Agromixu, ale fajnie, porozmawialiśmy sobie. Muszę wam powiedzieć, że no, Manitou to jest maszyna, z której najbardziej jestem zadowolony. Cuda można tym zrobić. Naprawdę, sami widzicie. No. Dobra, także wracamy sobie z targów. Było bardzo fajnie, pozdrawiam wszystkich. Także wiecie, no, od rana sobie bawimy się tutaj na spokojnie. Taki weekendzik sobie zrobiliśmy. Oj, dobra, starczy. Także wypijemy wasze zdrówko i będziemy się żegnać, bo to nie ma co, godzina 19.30 jest. Targi były zajebiste, bardzo udane. Bardzo fajnie, dużo ludzi fajnych poznaliśmy, nowych i starych znajomych odwiedziliśmy. Dobra, chłopaki, zdróweczko. Zdrówko. Zdrowie. Na następnych targach, na następnych wylbach. Trzymajcie się, na razie. Na razie.